Audyt oprogramowania daje nam możliwość zweryfikowania wszystkich aplikacji, które są używane w firmie, sprawdzenia, czy one ze sobą dobrze współpracują, czy nie ma problemów i zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, czy wykonane zostały odpowiednie upgrade'y i wprowadzone różnego rodzaju poprawki, które wymagają reguły bezpieczeństwa. Dzięki temu mamy pełną przejrzystość co do oprogramowania i myślę, że warto zachęcać wszystkie firmy do tego, żeby tego typu sprawdzenie przeprowadzić, bo to daje możliwość całościowego spojrzenia na problem zarządzania zasobami, jeśli chodzi o oprogramowanie. Information technology is changing the world we live in, helping us to be more efficient, more productive and more creative. Software is at the very heart of this revolution, delivering solutions to our challenges, creating good jobs, improving our lives at work and at home. In any organization, software is a vitally important asset that must be managed carefully, just like any other valuable asset. Software asset management saves money, increases productivity, and reduces risk for companies and organizations of all sizes. The software industry commends the Ministry of Economy in promoting software asset management, and we encourage Polish business to follow their example. Shrub to Samo. Skończył się czas, kiedy Polska mogła skutecznie konkurować na rynkach międzynarodowych tanią siłą roboczą i niskimi kosztami wytwarzania. Dzisiaj nasza gospodarka przypomina gospodarki krajów rozwiniętych. W związku z tym musimy stosować te same standardy, które są tam już od lat stosowane. A więc wysokie wymogi etyczne, a więc nowoczesne rozwiązania zarządzania, audytowanie, oprogramowania. W roku 2008 Krajowa Izba Gospodarcza przeprowadziła audyt swojego oprogramowania. Chcieliśmy w ten sposób dać przykład innym i wykazać, że jesteśmy firmą, która przestrzega tych wysokich wymogów etycznych. Namawiam wszystkich, żeby poszli za nami. Zrób to samo. Ministerstwo Gospodarki popiera program Zrób to samo z uwagi na to, że program promuje efektywne zarządzanie i poszanowanie własności intelektualnej. Zrób to samo. Shrub to samo.